jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski i chyba takiego wywiadu nikt się nie spodziewał, słuchajcie. Moim gościem dzisiaj jest pan Jacek Murański. Witam, panie Jacku. Cześć, Hubercie. Witam wszystkich twoich widzów. Chciałem powiedzieć telewidzów. Witam wszystkich twoich widzów. Tak, panie Jacku, to tak na rozluźnienie, na początku atmosfery. No muszę się o to spytać. Jak to jest z tym Kubą Wojewódzkim? Mam szansę nim zostać, czy nie mam szansę nim zostać? Ja już ci powiedziałem kiedyś, że w mojej ocenie, a ja się rzadko mylę, chociaż, przepraszam, strasznie się pomyliłem ostatnio, jak typowałem zwycięzcę walki Radzikowski-Piechowiak. Ale się pomyliłem, ale się cieszę, że się pomyliłem. Tak już nawiasem mówiąc, trochę może nie tyle przewartościowałem, co zbyt przeceniłem nie tyle umiejętności, bo ma gigantyczne umiejętności i warsztat trener Kościelski, co przeceniłem wpływ trenera na zawodnika. Oni mieli mało czasu. Być może, ale jakby ja kierując się tymi wskazówkami od mojego wieloletniego znajomego Marka Garmulewicza, uważałem, że jednak ta legenda Andrzeja Kościelskiego zadziała bardziej. Pomyliłem się i się z tego cieszę. Ale też a propos tego, jedna jaskółka wiosny nie czyni. To, że się raz pomyliłem, to nie znaczy, że się mylę co do ciebie. Uważam, że masz potencjał i masz to coś, co... No Kuba, jeżeli mówią, że ja jestem stary, a ja mam 52 lata, Kuba ma 58, więc czas na zmiany. No, uważam, że masz ten potencjał. Jeżeli tylko TVN będzie istniał, to masz. A to przy następnej kadencji. Kanapę już mamy. Tak, a jeżeli tylko TVN się utrzyma na rynku, a wiele wskazuje, że się jednak chyba utrzyma, bo ma wsparcie administracji amerykańskiej niestety, to masz duże szanse, żeby zastąpić godnie Kubę Wojewódzkiego. Masz to coś po prostu. Dziękuję bardzo. To nie tylko chodzi o warunki fizyczne, bo tu jesteście podobni, ale masz to coś. No. Szczupli. Panie Jacku, ale nie spotkałem... Nie, masz błyskotliwą ripostę, masz coś wkurwiającego w sobie, bo mnie strasznie wkurwiłeś. Mieliśmy bardzo, że tak powiem, lodowate relacje. Tak. Ale to dobrze, no to jesteś jakiś, no jesteś... Bo o to chodzi, żeby być jakiś. Tak jak aktor. Aktor musi być jakiś. Polityk musi być jakiś. Potem ci niejacy mają pretensje do tych, którzy są jacyś, że są charyzmatyczni, rozpoznawalni, etc., etc. A ty jesteś jakiś, no dlatego jesteś tu, gdzie jesteś. Dziękuję bardzo. Także mamy wyjaśnione nasze animozje z maja, także słuchajcie, nie martwcie się, wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że wywiad się ukaże, że będzie wszystko ok. Panie Jacku, spotkaliśmy się tutaj dla pana. Ostatnia walka Fame MMA 12, walka w wyjątkowej klatce, w klatce rzymskiej, enigmatycznej klatce rzymskiej z Arkiem Tańculą. No nie powiodła się, po pana myśli, nie powiodła się tak, jak pan by na pewno chciał. Znaczy mówię o finale, o tak jakby o zwieńczeniu tego wszystkiego, dyskwalifikacja. Nasza pierwsza rozmowa po walce, jakie panu w ogóle towarzyszyły uczucie, kiedy w ogóle pan wszedł pierwszy raz do klatki? To też nie tak, nie nazywajmy tego walką, bo to nie była walka na zasadach takich, jakie... Znaczy ja się nie żalę, bo ja podjąłem to wyzwanie z pełną świadomością. Przy tym, co się wydarzyło na godzinę przed walką. I to nie nazywajmy tego walką. Nie nazywajmy tego walką, bo walka to jest, jeżeli jest dwóch w miarę zdrowych, staje przeciwko siebie w miarę zdrowych przeciwników i mają w miarę wyrównane szanse. Ja podjąłem tak naprawdę walkę z samym sobą, bo Tańcula nie był przeszkodą. Ale nie żalę się. Podjąłem to, bo taki mam charakter, że nie wyobrażałem sobie, żeby do walki nie doszło, a tak naprawdę każdy, kto nie szafuje, tak jak ja, jakby swoim żywotem i na sztos rzuciliśmy, na życia los, tak, no to... Cyta z Legionów. Tak, dokładnie. No to ja tak sobie rzuciłem swoje zdrowie, na stos rzuciłem. Po co? No bo taki... Kurwa jestem, no tak po prostu się odezwał ten zew. Sytuacja była taka, bo tam jest ta historia, że ja miałem nie nawiązywać do kontuzji, co zresztą obiecałem dzień wcześniej, do kontuzji tak.
i z pełną świadomością 5 dni przed walką przyjąłem takie, wchodząc za Mateusza, który miał kontuzję, która całkowicie go wyeliminowała, przyjąłem te zasady gry ze świadomością, że jestem kontuzjowany, czyli mam naderwany lewy w stawie łokciowym, naderwany prawy w stawie łokciowym, naderwane więzadło w stopie prawej, ale okej, okay, to by nie były okoliczności, które by uniemożliwiły mi walkę. No ale się stało coś dramatycznego. Godzinę przed wyjściem tak się dobrze poczułem po blokadzie na ten lewy łokieć, że zacząłem uderzać już w pełnych zakresach, a ta jednak ręka była osłabiona, bo przez miesiąc ponad nie pracowała w ogóle. Nie używaliśmy lewej i no i co? No nagle pach, niespodzianka, wisi biceps. No i teraz co robić? Wychodzić? Miałem do wyboru trzy drogi. Nie wyjść, ogłosić, dać znać federacji, że no niestety walka się nie odbędzie. Albo zrealizować kontrakt, wyjść, podłożyć się, czy nawet nie musiałbym się podkładać, bo bez możliwości obrony po prostu wyłapać dwie bomby, nie szukać walki, nie szukać przetrwania, nie szukać jakiejś, tak naprawdę to była misja kamikadze. No kamikadze też liczyli na coś, no to ja też liczyłem na coś. Czyli być 2 razy uderzonym, 2-3 razy, zrobić pozycję żółwia na Marcina Neimana i koniec. I po walce skasować kasę, powiedzieć wszystko w porządku, spełniłem warunki kontraktowe. No ale ja podjąłem to trzecie wyzwanie. Tak naprawdę to była misja samobójcza. Czyli wyszedłem się bić, no. A że ciężko mnie ubić, no to też nie będę udawał, że się będę kładł po 2-3 bombach. Jak widać, 135 uderzeń nie jest w stanie mnie zachwiać, więc robiłem to co umiem, no próbowałem, tak? Ale tu się wtrącę, te pierwsze uderzenia Arka, był chyba taki moment, że delikatnie pan tak jakby zleciał w dół. Chyba te pierwsze były bardzo mocne uderzenia. No tak, ale on potem słabł. On już jakby ale chodzi mi o to, że pierwsze było czuć. Ja nie mówię, że przecież ja, ale nie mówię, że nie były, tylko nie powodowały przecież, ale no ale dobrze, no były mocne, ale nie spowodowały, były przyjęte bez obrony, no bez gardy, bo ta garda nie istniała, ale nie spowodowały, żeby mi się odechciało bić. Wręcz przeciwnie, właściwie to mnie zachęciły do tego, no, żeby dalej trwać, bo nie nazywajmy tego walką. Ja trwałem. Trwałem tak długo, jak mogłem. Trwałem tak długo, aż sędzia nie przerwał, nie zdyskwalifikował mnie. Szukałem niespodzianki, właściwie to ją znalazłem, tak? W tej trzeciej rundzie była ta gilotyna, nieszczęśliwie akurat na ten zerwany biceps nałożona. Czyli tak naprawdę potem sobie to analizowałem, że racjonalizowałem to sobie, że w sumie dobrze zrobiłem, bo ta szansa się pojawiła w tej gilotynie. Mhm. No, że akurat nie, no to już kwestia okoliczności, kwestia splotu okoliczności, że weszła na lewą, a nie na prawą rękę. Gdyby weszła na prawą, Tańcula by z niej nie wyszedł, no tyle. Już było dużo wywiadów o tym, jeszcze nie chcę rozmawiać dalej. Tylko jeszcze okay, nawiążę. No, a propos tego, że czy na początku, oczywiście, no pewnie, że wyłapałem, no przecież ale nikt nie mówi, że Tańcula ma słabe uderzenie. No Tańcula, jak silne ma uderzenie, to pokazał... Na Marcinie Malczyńskim. To dokładnie, jak na Marcinie Malczyńskim, którego znokautował jednym uderzeniem. I ten mu spłynął przecież, jak margaryna mu się roztopił na patelni. A ja takich ciosów dostałem 135 i ciągle byłem w boju. Ale co to znaczy chęć przetrwania? Co to znaczy... Szkoła charakteru. No, był taki gość, czyli jest taki gość, który tam się wykpiwał ze mnie, ten zawodowy fighter, Dominik Zadora. Wykpiwał się po walce ze mną, tam się podśmiechiwał, no ale nie minął tydzień. Musnął go gość, złamał mu nosek. Ja na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym ja klęczał przed kimś, jeszcze miał tą wyjątkowo dobrą sytuację, która jest K1, czy w boksie, a nie ma MMA, że był liczony. Nie wyobrażam sobie sytuacji tak honorowo, że klęczę przed przeciwnikiem, sędzia mnie liczy, a ja analizuję i podejmuję decyzję, nie wstaję. No kunktatorstwo i potem tłumaczy się, że mu się nosek wywichnął, tam nosek mu się złamał. No, no więc nie oceniaj, abyś nie był oceniony. To takie przesłanie do tego Zadory i do tych innych. Nie oceniaj, abyś nie musiał być oceniany.
Poniacku, jeszcze jedna sprawa taka a propos walki, bo ja mówię, bo już było dużo rozmów, ja bym chciał delikatnie podsumować walkę i przejść dalej, bo dzieje się dużo, słuchajcie, no niedługo kolejny rok, nowe plany. Łokcie, no ja czekałem na te łokcie, zabrakło chociażby łokcia z tej drugiej ręki. Obie torebki były zerwane. A, okej. Okay. Obie torebki były zerwane. Mhm. Więc to lewego w ogóle nawet na tym lewego w ogóle nie było nawet na tym mediatreningu. A ten prawy no też był mój błąd, bo to co uderzyłem tam parę razy na tym mediatreningu, też sobie go jeszcze to naderwanie przeciągnąłem. Na mediatreningu było show. Nie, no było show i też nie może w ogóle należało się ograniczyć do tego, żeby przyjąć parę bomb od trenera i zostawić to tak. No chcieliśmy dać trochę show, no więc w ogóle generalnie w mediatrening nie powinienem żadnych ofensywnych uderzać technik. Przecież nie było, no nie było prostych, bo nie było jak z czego być prostego. Mieliśmy to przeanalizowane, można było się powygłupiać, w sensie pokazać ile mogę przyjąć. Zostawić to w tajemnicy i na drugi dzień wejść przynajmniej z próbą, przecież nikt nie przewidywał, no tak, ale nikt nie mógł przewidywać tego, że ta lewa się w ogóle rozsypie. Więc może wejść z próbą tego łokcia, czy z tego prawego łokcia, czy też tego, co, z czym faktycznie wyszliśmy do walki, czyli ja szukałem ta gilotyna, ale też szukałem tak naprawdę jeszcze uderzenia w kolano, tak, tego front kicka. Tak, to takie są kopnięcie, nie wiem czy pan kojarzy, ale John Jones, to jest zawodnik z UFC, on tak zawsze właśnie fajnie kopał na kolano przeciwnika i tam na początku były faktycznie te kopnięcia, ale Arkowi też trzeba przyznać to, że on też jest wytrzymały i on też wytrzymywał, bo on kilka tych kopnięć tam bodajże dostał na kolano. Tak, ale no właśnie, tylko ja tu pozdrawiam pana doktora z Rexport, który wykonywał mi tą operację zaraz po gali, czyli ten zerwany lewy biceps mi szył. I on, analizowałem z nim przebieg tej walki i wtedy, kiedy właśnie on to widział, ja pytałem go, jak to wyglądało z jego punktu widzenia odnośnie uderzeń tą nogą, więc tak naprawdę ja mam naderwane więzadło w śródstopiu prawej nogi, czyli to, czym uderzałem, i uświadomił mi, że to, co on widzi na USG, i to więzadło nie jest zerwane, jest naderwane, ale tak naprawdę uświadomił mi, że tam było może 20-30% tej siły. Stąd też moje zdziwienie, bo Tańcula to wytrzymywał. Tak naprawdę ja liczyłem na to, że, bo faktycznie wchodziły, one wchodziły centralnie, ale też jakby doktor wyjaśnił mi, że tam nie było nawet połowy pełnej siły, więc teraz można gdybać, można analizować. Po prostu, no krótko, trzeba do walki wychodzić zdrowym, ale to były specyficzne okoliczności. Okoliczności były takie, że wziąłem walkę 5 dni przed terminem walki, wziąłem walkę za syna, ze świadomością, istniejących kontuzji, no ale mówię, tego nikt nie mógł przewidzieć, że stało się jak się stało, no zerwał to się. Gdzie się pan tak po prostu połamał, że tu było naderwane, tu było zerwane, gdzieś w treningu jak to wyglądało? Tak, to mieliśmy, to się kumulowało, bo podnosiliśmy coraz wyżej poprzeczkę, jeśli chodzi o, powiedzmy, o ten zakres przygotowań i faktycznie nałożyły się trzy okoliczności. Jedno coś zaliczyliśmy, potem wychodziło drugie i tak naprawdę odliczaliśmy sobie czas do końca stycznia, do walki z Marcinem Neimanem. I tak sobie liczyliśmy, że przy zaleczeniu tych wszystkich dolegliwości, których miałem świadomość podpisując kontrakt na walkę z Tańculą, to liczyliśmy z trenerem, z Jackiem Rumniakiem, że w pełny zakres treningowy wejdziemy przy zaleczeniu wszystkiego na koniec grudnia, przełom grudnia, stycznia. I mieliśmy jeszcze miesiąc do walki z Neimanem. No tu się okazało, że nie weszliśmy w walkę z końcem stycznia, tylko z końcem listopada i nie na tłustego królika, czyli na Marcina Neimana, tylko na wybieganego harta, czyli na Arka Tańcule, no tyle. Marcin Neiman. Uwielbiam, jak pan mówi to słowo, konfrontacja Arka Chnidy. Arku, pozdrawiam cię serdecznie, jestem mega fanem. To jest coś, o co nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. O, to jest idealne stwierdzenie. Poniacku, właśnie Marcin Neiman, co z tym Marcinem Neimanem? Będzie ta wasza walka, nie będzie tej waszej walki? Mieliście bić się na elit. Marcin powiedział, że nie będzie bił się na elit. Jak to wygląda na ten moment?
To znaczy, żeby to wyglądało wszystko tak w tak zwanym dorosłym życiu, że ktoś może sobie mówić, że zrobię, nie zrobię, a są zapisy kontraktowe. Ja cały czas czekam na realizację kontraktu, który ja mam podpisany. Na Elite Fighters. Mam na Elite Fighters, nikt mnie z tego kontraktu nie zwolnił. Mało tego, przyjąłem w zaliczkę za tę walkę. Zresztą tak samo z tego, co jest mi wiadomym, jak Marcin Najman przyjął zaliczkę. Ale nikt mnie z obowiązków wynikających z tego kontraktu nie zwolnił. To jest kontrakt na walkę z Marcinem Najmanem. Mnie to średnio interesuje, czy Marcin Najman się z niej wycofał, czy nie. Ja mam kontrakt, litera prawa jest taka, ja mam kontrakt na walkę z Marcinem Najmanem. Tam jest nazwisko, imię i nazwisko Marcin Najman. Tak, kontrakt na walkę z Marcinem Najmanem na 29 stycznia w hali w Gliwicach. Tyle. No dobra, a ten kontrakt, co pan dostał po ich pierwszej gali, ja pamiętam te studio, to wszystko, przynieśli panu papiery, pan powiedział interesujący przeciwnik, dobra kwota, to wtedy ten kontrakt nie był, z tego co wiem, na Marcina, to on został... To była promesa kontraktu, to była oferta. A, okay. To była oferta obejmująca cztery nazwiska i wśród nich był Marcin Najman, okay. Ale to była promesa, to nie było jeszcze, było doprecyzowane, ale potem został zawarty kontrakt. Imię, nazwisko przeciwnika Marcin Najman, kwota wynegocjowana, kwota zaliczki, to wszystko jest objęte tym kontraktem. Ja tego kontraktu nie wypowiadałem, mi tego kontraktu nikt nie wypowiedział. To, że Marcin Najman na razie, ja mam doniesienia medialne. No ale wie pan, no, medialnie no, to można sobie wszystko powiedzieć, tak? No, można. No ale ja nic nie wiem o tym, żeby ta walka się miała nie odbyć. No. No, z tego co ja rozmawiałem z Marcinem, to ja też byłem u niego na gali. Wtedy poszedł ten trailer do internetu, w którym wystąpił pan i w pana oku zatlił się Marcin Najman. To wtedy Marcin powiedział oficjalnie, że on z panem nie zawalczy na Elite. Czyli aktualnie mamy taką sytuację patową. Kontrakt jest na walkę z Marcinem Najmanem. Marcin z panem nie będzie walczył. To pan jest w stanie przyjąć innego przeciwnika, czy pan czeka tylko i wyłącznie na Marcina Najmana? Ja czekam na Marcina Najmana. Okay. I to jest po stronie tej trzeciej strony, bo jest zawodników dwóch, Jacek Murański, Marcin Najman, a żeby zapiąć ten kontrakt, żeby zrealizować te zapisy kontraktowe, no to jest już po stronie federacji inicjatywa, no nie mojej. No przecież ja Marcina Najmana, no nie pojadę do niego do domu i nie będę go za rękę prowadził, żeby go doprowadzić do oktagonu. Nie róbmy sobie żartów. No. Panie Jacku, jakim przeciwnikiem dla pana byłby Marcin Najman? No Marcin Najman, no co by nie mówić, trochę tych walk stoczył, no z kimś tam ostatnio się bił. Marcin teraz mówi, że do walki z Miśkiem Zandarzyna będzie miał kaloryfer na brzuchu, także bierze się za siebie. No tak, tak, naprawdę tak, powiedział. Tak, ale ja wierzę nawet, że tak powiedział, ale ja się już śmieję, bo oczami wyobraźni widzę ten kaloryfer. To chyba taki piec kaflowy. Nie, no nie wiem, no ja tylko przekazuję to, co mówi Marcin. Jakim przeciwnikiem dla pana byłby Marcin Najman? Żadnym. Totalnie, no jednak te gabaryty jakieś by były. Uderzyć też na pewno trzyma, no jednak to jest 110 kg. To ma czym uderzyć, ja lubię przyjąć. Żadnym. A kondycyjnie, jak panu się wydaje, jak to by wyglądało? Już pan pokazał, że pan dotrwał do czwartej rundy. Nie wiemy, jak to by było dalej. Być może się dowiemy. Kondycyjnie. To byłby klucz? To byłoby te clue do pojedynku z Marcinem? No z całą pewnością również jeden z elementów, tak. No Marcin nie ma kondycji, no, nie ma i już jej nie będzie miał. Chyba, że zrobi kaloryfer. No, dobra. No dobrze, no. To jest lęk paskudny. Panie Jacku, a jeszcze tylko tak na chwilkę wracając do Arka Tenculi. Uważa pan to sprawę za niezakończoną, za wymagającą drugiego pojedynku? Nie przez dyskwalifikację, tylko wtedy wiadomo, trzeba pilnować zasad i reguł, no bo jakieś tam reguły są, jak się wchodzi do klatki, ale żeby jeszcze raz był ten pojedynek. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, natomiast... To wszystko jest po stronie federacji. No, nie było walki, więc nie nazywajmy tego w kategoriach walki. Była bitwa do jednej bramki, ale to ja wchodziłem do tej walki ze świadomością, że na realizację jakiegokolwiek game planu mam szanse bardzo znikome. No, tyle. No, to nie mam do. Jeżeli mogę mieć pretensje tylko do siebie, ale też mówię, nie wyobrażałem sobie, żeby do tej walki nawet w tych okolicznościach niekorzystnych miało nie dojść. No, po prostu, ja taki jestem. No.
Skąd wynika ta pana wola przetrwania w tej klatce i ten charakter? Bo skądś to musi wynikać. Nie wiem, jest jakieś podłoże, może, no nie wiem, oddaję panu głos. Czy z czegoś to wynika? Ale w sensie chęć walki? No to, no bo wie pan, można dostać, nie wiem, 10 osób, 20, 30, ale nawet Arek to przyznał, że Mateusz też, no twardy macie ten łeb i pan, i Mateusz, i ciężko jest was po prostu ubić. Głowę, przepraszam. Okay. Zapędziłem się. Ciężko ubić. Ja przytoczę taką anegdotę. Nie oceniajmy po gabarytach, nie oceniajmy po tym, kto co mówi. Oceniajmy po faktach. I przytoczę anegdotę, o której mówiłem, że jest taka historia, jestem w zakładzie karnym w Czarnym, niesłusznie osadzony, jestem w celi izolacyjnej. Tu już nie będę teraz opowiadał historii, dlaczego w celi izolacyjnej, ale tylko pokrótce. Miałem, zresztą w Państwo w Państwie, ostatnią niedzielę leciał taki program Państwo w Państwie i tam bohaterem była niejaka pani prokurator Nowicka. No to ja też miałem taką panią prokurator, właściwie mam, bo ta sprawa idzie do wznowienia, prokurator Kuźbik tam mnie przetrzymywała, ponieważ ci moi poszkodowani mieli na celu poprzez niesłuszne oskarżenie mnie, wyłudzenie ode mnie kwoty znacznej wielkości, to było na tamte czasy 2,5 miliona, 2 i plus nieruchomość, 2,5 miliona, ale do czego dążę? Więc siedziałem tam sobie już chyba piąty czy szósty miesiąc w tej celi izolacyjnej i byłem świadkiem takiego zdarzenia, że na ten pawilon, bo on był wydzielony z pawilonu aresztowego, znaczy ta moja część izolacyjna była wydzielona i byłem doprowadzany byłem na jakieś sprawy organizacyjne, nie wiem, czy do wychowawcy, czy gdzieś byłem wprowadzany, w każdym razie byłem, do czego dążę, byłem świadkiem takiego wydarzenia, że został wprowadzony na pawilon potężny facet, to była wolnościówka, więc znaczy wolnościówka w rzeczach wolnościowych, jeszcze w jakichś dresach tam wjechał, rozpoznałem go jako zawodnika MMA. Wszedł na potężnej bujance, tam peronka cała była jego, wchodził tam od burty do burty, przetrącił chłopaka, który rozmawiał przez telefon. Ale dlaczego o tym mówię? Ten chłop został wrzucony, jak się okazało, cwaniak. Został wrzucony pewnie poniekąd po złości, pod sztywną celę. Tam nikt nie dotknął go fizycznie. Ja mówię teraz, ja tą historię, bo ja byłem jakby na innej części pawilonu, ale tę historię znam o tyle, że widziałem, w jaki sposób wjeżdżał. Ten chłopak wyjechał nogami do przodu. Ten, który tak szedł, zresztą nie dłużej niż po 24 godzinach. Ten, który wszedł na takiej bujance, wyjechał nogami do przodu. Wiem, że nikt go nie dotknął palcem. Po prostu nie wytrzymał ciśnienia. Presja. I dlaczego mówię? Nie oceniajmy wojownika, czy tych cech charakteru po tym, co kto mówi, tylko presja wynika z tego, tak jak powiedziałem w jednym z wywiadów, że ważne jest, ile możesz przyjąć, a nie ile możesz oddać. Ten wielki zawodnik MMA nie był w stanie przyjąć nic, nawet słów, które w jego kierunku padały. I tak jak szybko wjechał, tak szybko wyjechał, ponieważ nie wytrzymał ciśnienia, i wychuśtał się tej samej nocy w tym samym pawilonie, wychuśtał się, mimo że nie był poddany żadnej akcji fizycznej. Po prostu presja, nowe środowisko, sterydy pewnie puszczały, pewnie tam białe, które krążyło mu w żyłach, puszczało. Nie wytrzymał ciśnienia. I to są takie sytuacje ekstremalne. I tutaj się ocenia, kto ma jaki charakter, kto... Są w życiu takie sytuacje, które powodują weryfikację, na przykład ja pamiętam tamtą sytuację, bo dla mnie to była taka bardzo szybka weryfikacja. Pytasz mnie, co to znaczy. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, siebie w sytuacji takiej, po pierwsze. Dla mnie generalnie czyn samobójczy to jest oznaka słabości, ale też nieprzetrwanie w walce to też jest oznaka słabości. Ja nie rozumiem. Może ktoś inny rozumie. Ja nie oceniam też jeszcze do końca innych, tak? No mówię, wspomniałem tu o tym Zadorze, który klęczał. Ja sobie siebie nie wyobrażam takiej sytuacji, że klęczę, mam ten komfort, że mnie sędzia jeszcze liczy i potem się tłumaczy, że mi się nosek złamał. Nie wiem, no po prostu tak jest. No, ludzie są różni, są tacy,
No widocznie ja należę do tej kategorii, która nie odpuszcza, no tyle. Czyli co, ten pana charakter, to wszystko, to wynika też trochę z tej przeszłości, z tego też właśnie, z tego zakładu, tak? Być może. Nie, no zakład to była pewna, czy zakład, zakład to była pewna próba charakteru, tak? No bo tam jednak była potężna nagonka, tam zostały użyty aparat urzędniczy w postaci tejże prokurator właśnie Kuźbik, żeby pognębić mnie, moją rodzinę, żeby zniszczyć moją firmę, żeby w końcu wyłudzić ode mnie jako łapówkę w zamian za wolność majątek wielkiej wartości, ale no to był taki, ale to nie był chrzest bojowy, bo jakby w chrzcie bojowym jestem od zawsze, no. Od dzieciaka gdzieś tam walczyłem, taki miałem charakter nieustępliwy. Jeden z elementów, nie gloryfikujmy zakładu karnego jako jakiejś próby charakteru, ja tylko podałem jako przykład, tak? No jeden, pewnie jeden by poddany takiej presji, jak ja byłem na celi izolacyjnej, czyli co było celowo robione, żeby właśnie wymusić na mnie jakieś określone zachowania, czyli żebym uległ szantażowi i zapłacił to, czego ode mnie żądano, czyli tą łapówkę wielkiej wartości, no, po to mnie tam przetrzymywano, więc jeden może by w tych okolicznościach pękł po tygodniu, po dwóch, poszedł na ten układ. No, mnie trzymano 9 miesięcy i nieskutecznie. No. A w tej chwili historia się odwraca i ci, którzy mnie ścigali, sami będą ścigani za chwilę. Więc warto czekać. Ja mam takie przysłowie, cierpliwe jak sęp. Czasami warto czekać. Jak to mówi, pudzian cierpliwy, to i kamień ugotuje. Też dobre, tak. I tak. Jest, tak, ja się pod tym podpisuję, tak. Tak. Panie Jacku, 2021 się kończy. No, jest pan poniekąd odkryciem tego roku w polskim freakfajcie. No, głośniejszych awantur, głośniejszych, tak jakby, znaczy większych przysłowiowych dymów, no nie było. Gala 10 odbiło się szerokim echem. Myślę, że to już przejdzie do legendy, to co się działo wokół, konferencje face to face. Sama gala, otoczka tego wszystkiego. Ja się dopiero rozkręcam. Tak? Tak. Tak. Czego mamy się spodziewać? Gdzie jest ten sufit? Wszystkiego. Nie ma sufitu. Nie ma. Ja się dopiero rozkręcam, poważnie. Mogą być jeszcze większe konflikty? Mogą, bo ostatnio mam tak w krwioobiegu. Mam przed oczami sytuację, która mi najbardziej utkwiła i która mnie najbardziej zirytowała w ostatnim czasie. Czy też, jak to nazwać, w polskim internecie, czy w tych zachowaniach. Otóż widziałem taki obrazek, jakiś śmiesznie przebrany facet, nie wiem, jakby spierdolił z Brooklynu, wystylizowany na jakiegoś totalnego odklejeńca głupka. Szarpał, idzie drugi gość, jakiś jego adwersarz, znaczy teraz wiem, że to był ten Wardęga z tego kanału Watacha, tak? Czy z tej społeczności Watacha. Tak, tak, tak. I tenże Wardęga, mikry zresztą chłopak przy tym przebranym ni to murzynie, ni to jakimś tam uciekinierze z Bronxu, mikry chłopaczyna, jeszcze do tego o kulach i jest przez tego drugiego przebierańca, ten jakiś dziwoląg, nie wiem, Majewski jakiś dziwoląg. A, chodzi panu o tę sytuację z ostatniej gali. Jest przez tego dziwoląga szarpany za brodę, gdzieś tam w poniżający sposób klepany po twarzy, okay. No to ja mówię, To, co mnie najbardziej zbulwersowało w ostatnim czasie, no to taka paskudna sytuacja. Nie dość, że wielki chłop przy tym mikrym Wardędze, do tego jeszcze ten kompletnie ubezwłasnowolniony, nie mogący się bronić, bo o kulach, a ten go tak w sposób obrzydliwy poniża. Tak sobie pomyślałem, że ciekawy, jakbym ja go tak poklepał, ale nie tego większego, tego półmurzyna. Tam jest ogólnie pomiędzy nimi spory konflikt. Tego nie wiem, ale takich spraw się w ten sposób nie załatwia. No to nie wykorzystuje się aż taki swojej przewagi, no to dlaczego go nie dorwał, jak ten był bez kul, to nie mógł go znaleźć, no to, a teraz wykorzystał sytuację jego kompletnej podległości, tak, no bo ten nawet nie mógł zareagować w sposób fizyczny, no bo był o kulach, no słabe. Sylwek mógł wtedy z kuli, tylko śmieję. Panie Jacku, czyli co, ewentualny pojedynek? Tak bym poklepał tego dziwoląga tak po tych policzkach. No Daniel jest ogłoszony, że ma walczyć prawdopodobnie na 14. Tak? Znaczy, bo oni go ogłosili, dużo ludzi myśli, że ma walczyć na 13, ale nie. To nie było ogłoszenie go w pojedynku. Myślę, że oglądałem wywiad Daniela z Michałem Rogozińskim. Daniel mówił, że mógłby zrzucić wagę. Myślę, że moglibyście się złapać przy jakimś tam catchweightie.
No, pewnie moglibyśmy się złapać. No, ja mówię spontanicznie, co mnie najbardziej zirytowało ostatnio. A czy z tego, czy z tej mąki będzie chleb? Nie wiem. No. Ale jakby spontanicznie to nie trzeba niczego wytwarzać, bo faktycznie zagotowałem się, jak widziałem ten obrazek i to mnie zbulwersowało spontanicznie. Ja nie lubię sztuczności. To tu nie ma żadnej sztuczności. Ten gość mnie naprawdę mnie wkurwił. No, tak mnie, no, co, zagotował tak, mnie, zagotował tak mnie. Tak delikatnie można powiedzieć, że miecz został rzucony, czy nie? To nie dlatego nawet, bo ten Vardenga to ani brada, ani swadmi, tak? To kompletnie jest zupełnie neutralny mam do niego stosunek, ale jakby ta sytuacja mnie zbulwersowała. No, idzie gość, no, kompletnie nie mogący się bronić, a ten drugi go poniża. No to słabe. No. Powiem, że gdybym tam był, chociaż nie, no byłem tam tylko w innych okolicznościach, bo ja gdybym to widział, to pewnie bym zareagował. No. No to myślę, że teraz ciut się w internecie zadzieje, bo myślę, że mało osób spodziewało się czegoś takiego. Ja sam bym nie strzelał w takie starcie, a tak idąc drogą eliminacji, no to delikatnie się składa, no bo być może Daniel na pewno jest no, większy od pana, ale zawsze wagę można zrzucić. Jak większy, to znaczy, że łatwiej trafić, a podobno jak wieść niesie, mam kłopoty z trafianiem, tak? Nie, no oczywiście, że nie mam żadnych kłopotów z trafianiem, po prostu nie miałem czym bić. No, może tak, ci wszyscy, którzy, te wszystkie lamusy, którzy tam obśmiewają, słuchajcie, była teraz Gromda, chłopak, przecież tam już idą naprawdę, no tam idą fajterzy, no z krwi i kości. Chłopak nie wyszedł do drugiej rundy, ponieważ doznał naderwania bicepsa. Ja, i to w trakcie walki, ja zerwałem biceps przed walką. Więc lamusy, 99% z was do kibla by chodziło z opiekunką, gdyby miało taką sytuację jak ja i taką kontuzję, a ja wyszedłem próbować się bić. Więc to tak tylko tytułem przekazu. Jak doktor Spławski, właśnie ten wspomniany doktor Spławski, chirurg z Rexportu, z którego korzystam dzięki uprzejmości Federacji Fame MMA, która się mną tam zaopiekowała w ramach właśnie tej kliniki poznańskiej. Jak rozciął mi tutaj właśnie, przygotowując mnie do zabiegu szycia, to wszystko wypłynęło. Wszystko wypłynęło. Zresztą fotografię z tego momentu też wrzuciłem u siebie korzystając z uprzejmości zespołu operacyjnego, poprosiłem właśnie o możliwość, jak będę, bo byłem oczywiście pod pełną narkozą, o sfotografowanie tego, żeby to w jakiś sposób upamiętnić, uwiecznić. Więc ktoś tam z zespołu operacyjnego przystał na tą moją prośbę. Więc faktycznie wyglądało to tak, że przy nacięciu skóry to wszystko wypłynęło. Więc wiecie, nie oceniajcie, tak jak powiedziałem, nie oceniajcie, abyście nie byli oceniani, a jestem przekonany, że 99,9% z tych lamusów, którzy się śmieją, że jak tam byłem bity i tak dalej. No byłem bity, ale wszedłem w to, wiedziałem, w co wchodzę. Wiedziałem, że nie będę się miał czym bronić, wiedziałem, że lewa ręka będzie opuszczona, a tańcula bije właśnie na lewą stronę, bo bije z prawej. Więc większość tych ciosów, które przyszło, to wszystko przyszło na lewą stronę. Wiedziałem, co wchodzę, ale nie śmiejcie się, bo mówię, wy nie bylibyście w stanie, byście korzystali z pomocy opiekunki przy podcieraniu się, a ja poszedłem walczyć. Zabolały trochę te słowa ludzi, bo trochę było tych negatywnych komentarzy. To mnie spływa. Ja jestem typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Okej. Okay. Panie Jacku, ogłosiliśmy pana na konferencji, że będzie pan walczył na gali 13, walczył pan na gali 12. Co z tym występem na 13, skoro jest tyle kontuzji? Najważniejsza, może rozgraniczmy. Ta dramatyczna, to nie była kontuzja, to był wypadek. Więc to, co najważniejsze, czyli ten zerwany biceps, został zszyty. Dzisiaj zresztą w Rexporcie została sprawa już jakby zakończona, czyli zostały szwy zdjęte. Mhm. Ten temat jest zamknięty. Ta ręka już wraca do normalnej sprawności. Na przełomie roku już mogę zacząć nią trenować. Natomiast to, co mi zostało jeszcze do podreperowania, czyli lewy łokieć i ciało wolne w lewym łokciu i prawa stopa i naderwane wiązadło, to może poczekać. Ja mam w tej chwili i z tym mogę przystąpić do walki, tak, no, z Marcinem Neumannem chociażby, bo na tą walkę oczekuję 29 stycznia, ale jeżeli do tego mimo tej mojej gotowości nie dojdzie,
no to wtedy jakby siadam w swoim MMA i rozmawiamy, co dalej robimy, czy trzynastka, czy idę w dokończenie operacji, w dokończenie tego podreparowania i wchodzimy w jakąś galę bliżej połowy roku. A może Marcin Najman w fejmie? No ale to już nimi decydować. No, to... Ale nie, ale tylko się pytam, czy byłby pan też za fejmie z nim się bić? No pewnie, że no, jeżeli się mogę z nim bić w Elite Fighters, no to mogę się z nim bić w każdej innej organizacji. Kurde, myślę, że fani fejmu nie przepuszczą tego. Myślę, że ja sam bym chciał mieć... Marcin Najman jest fajnym, znaczy jest fajnym, wdzięcznym obiektem. Można się z niego fajnie pośmiać, bo ja uwielbiam go tak za ucho szarpać, bo on jest odpowiednio głupi, pięknie reaguje, jest takim wdzięcznym obiektem drwin i to, co zrobił Stanowski. On jest tak cudowny, że on sobie nie zdaje sprawy, że ktoś go ogrywa i się z niego śmieje, więc on jest cudownym obiektem, wdzięcznym obiektem do obrabiania intelektualnego. A czy wyzwaniem sportowym? Nie, no żadnym, ale jeżeli chodzi o ten tak zwany trash talk, no to jest wdzięcznym obiektem, tak, no to z tego punktu widzenia byłby wdzięcznym obiektem, żeby się z niego pośmiać. Klatka rzymska ewentualnie? Kwestia federacji, no kwestia dostosowania do federacji. Ogólnie to jakie pan ma plany na przyszły rok? Ile tych pojedynków? Jak dużo? No jednak to jest eksploatacyjny sport. Pan swoje lata ma. Ja nie odmawiam formy, nie odmawiam tego wszystkiego, ale no jednak to jest sport kontaktowy. Mogę powiedzieć, jakie mam podpisane kontrakty. Więc mam ten, który jest pod znakiem zapytania, ale nie z mojej winy, czyli Elite Fighters, tak? I mam podpisany kontrakt na walkę w Fame MMA. Aha, ale to jest tylko na jedną walkę tak jakby? Tak, na jedną walkę, tak. Ale kwestia teraz wpisania, jakby on jest doprecyzowany co do warunków kontraktu, no ale teraz jeszcze tylko kwestia ustalenia daty i ta walka się musi się odbyć, tak? Będzie jakby ten kontrakt jest do skonsumowania, tylko teraz kwestia daty i przeciwnika. A taka walka dwóch na dwóch, czy interesowałaby pana z kimś? Pan i Mateusz jako ojciec i syn i jeszcze na jakąś inną, tak jakby może rodzinkę. No ja wiem, do czego dążę, że tam się pojawiły takie informacje o tym, o Ferrari, tak? Tak, do tego dążę. Nie wiem, kim jest tato jego, naprawdę, no ciężko mi... Bardzo w porządku gościu, bardzo lubię tatę Amadeusza, poznałem go na gali, w porządku gościu. No to już nie jest rekomendacja do walki. No, ale podobno potrafi się bić. Ale to nie o to chodzi, ale ja nie jestem sportowcem, ja do walki potrzebuję jakiejś złej krwi, no to powiedzmy ten dziwoląg, ten Majewski mnie zirytował, szczerze, no to tu jest pokład do tego, żeby, bo tego Wardęgę poniżył. Do Tańculi mam szczerą nienawiść, bo ona wynika z okoliczności, nie chcę już teraz powtarzać, ale okoliczności nagrania Mateusza podstępnie i tak dalej, użycia tego w celach zarobkowych w swoim teledysku. To musi być coś, a jeżeli, no to nie jest rekomendacja, jeżeli mówisz mi, że gość jest w porządku, a do tego jest jeszcze... Dla mnie, ale nie wiem jak dla pana. Ale no, jeżeli jest jeszcze lojalny, bo z tego co ja tutaj obserwuję, to jest lojalnym ojcem wobec własnego syna, czyli ma same dobre cechy, to nie jest dla mnie rekomendacja, żebym ja się z nim bił. No. Powie pan jak to jest, ja na przykład tak samo, z Marcinem rozmawiam normalnie, mamy normalną relację. Wy się, załóżmy, nie lubicie i to nie zależy, że ja mogę kogoś lubić, to ktoś też musi tą osobę lubić, no nie? Także może być. Ale widz czuje, ale widz wyczuwa sztuczność. Okay. I to już, nawet już, o, to nawet jak się szarpiemy co do tego tematu, to teraz tworzenie czegoś, to byłoby podszyte sztucznością, a widz lubi autentyzm, no na tym polega... Tak jak nasz autentyzm z drugiej konferencji przed Fame MMA 10. No dokładnie, no na przykład, no przecież nasza, nasz, no nie nazywajmy tego konfliktem, ale nasz... No mamy konflikt. No ale no, może nie konflikt, ale nasze różnice zdań, animozje, różnice zdań były autentyczne i my praktycznie do jakiegoś czasu w ogóle nie rozmawialiśmy, tak? Było, minęło. No okej, okay, było, minęło, sobie wyjaśniliśmy, z czego to wynikało, ja przyjąłem to do wiadomości, okej, okay, wszystko, nie ma tematu. Tak. Panie Jacku, chciałbym tylko zmienić temat. Jeszcze kolejna sprawa. Ale tylko skończę. Okay. Więc tu był autentyzm, a widz wyczuwa sztuczność i wyczuwa to tak jak widz teatralny, wyczuwa gdzie jest fałsz, gdzie jest sztuczność, a gdzie jest autentyczna
autentyczna tajemnica, niespodzianka, bo widz kocha niespodziankę. A tu nie ma niespodzianki. Mamy tworzyć na sztucznie jakiś konflikt z tym roślikiem, tak? Roślik, Ferrari. Tak, no nie, tak. No nie, ani nie znam jego taty. Nie, no to 2 na 2 na pewno. No to nie będzie z nimi, dobra. Nie, na pewno nie. No właśnie z Arkiem, bo czy to już tego też nie będzie trochę za dużo? Czy nie warto poszukać czegoś innego? Z Arkiem praktycznie była ta kłótnia przez cały rok. Już widzieliśmy pod koniec delikatne zmęczenie materiału, co było zauważalne pomiędzy nim a Mateuszem. Sam to odczułem na konferencji. Panowie już po prostu sami chyba mieli tego dość, bo już tego było za dużo. Nie lepiej iść moim zdaniem w inne tak jakby kierunki, właśnie tak jak pan mówi, kogoś się darzy nowego brakiem sympatii, niż cały czas powielanie tego samego? No ale tak, Mateusz ma z Tańculą nierozegrany temat, bo mają tak naprawdę nierozstrzygniętą walkę. Ja mam walkę z Tańculą zakończoną, do której właściwie to chwała mi za to, że ja do tej walki uratowałem show, tak? Do tej walki wyszedłem mimo kontuzji, potem mimo wypadku, któremu uległem godzinę przed. I tak naprawdę no każdy, kto racjonalnie to oglądał, to widział, że ja nie tylko się nie mogłem bronić, ani nie mogłem atakować, więc to nie moja decyzja, tak? Bo ja nie zagwarantowałem sobie tego w kontrakcie, ale na pewno byłaby dla widzów taki rewanż byłby ciekawy, no bo wychodzę ja zdrowy, wychodzi Tańcula zdrowy, wychodzimy na tych samych warunkach i wtedy jedziemy ostro, no jedziemy z ogniem. Ja jestem przekonany, że on dał wszystko z siebie. No ja nawet nie mogłem dać 5%. Znaczy mogłem, to co mogłem, to wniosłem do tej klatki. Wniosłem charakter, to odporność na ciosy. Ani mi nie ubędzie charakteru, ani mi nie ubędzie odporności na ciosy, a Tańcul już nic nie przybędzie. On mnie nie jest w niczym w stanie zaskoczyć. Zadał mi 135 ciosów, nie był w stanie mnie znokautować. To co mi może zrobić, kiedy będziemy walczyć na równych zasadach? Nic. To może Arek z kimś na państwa dwójkę. No ale najpierw rozstrzygnijmy to, bo mamy nierozstrzygnięte tematy 1-1, tak? Okej. Dobrze, no. Zamknijmy jeden etap, możemy przejść do drugiego, nie ma sprawy. No. Ja to rozumiem. Dużo jest tak jakby zakusów innych organizacji pod pana usługi, bo dużo tego powstało. Powstaje Prime MMA, Fenu, jest Fame MMA oczywiście, High League, jest Elite Fighters, jest MMA VIP, no trochę tego jest. No, jest. No i właśnie, czy nie ma tak jakby dużo zakusów, żeby jednak pana wziąć do siebie? No, jest. I czemu tak jakby był w stanie pan się dogadać z Fejmem? Co miał na to największy wpływ? Bo my wiemy, że są właśnie też te inne organizacje, te można było pójść gdzieś indziej, więc czemu akurat tutaj? Wspólni znajomi. Przekonali mnie tak, że warto podjąć rozmowy z Fame MMA, dlatego stąd wynikało to spotkanie z prezesem Pasternakiem. Jakieś tam wspólne pasje, to może za dużo powiedziane. Wspólni znajomi, których zarówno ja, jak i pan Rafał Pasternak darzymy sympatią, zaufaniem. Dlatego tak się stało, jak się stało. Uznaliśmy, że nie ma sensu kontynuować tego konfliktu, który tak naprawdę gdzieś tam się rozbił odrobne, tak? Że warto iść do przodu wspólnie i realizować jakieś większe cele. No. Okej. Ludzie biznesu się zawsze dogadają. Rozumiem. Może nie zawsze, ale tam gdzie... Tu nie było zacietrzewienia, bo tam się nic takiego nie wydarzyło, czego nie można byłoby odkręcić. I ktoś do nas racjonalnie przemówił taki argument, że słuchajcie, nie stało się nic, żebyście nie mogli usiąść do jednego stołu i porozmawiać, przemówił zarówno do mnie, jak i do prezesa Pasternaka, no i usiedliśmy i okej, no i jesteśmy. Okej, ale mam myśl, bo chciałem kończyć, a mam jeszcze jedną myśl. Ostatnio zrobiło się głośno o pana małżonce Fame MMA. Pan wrzucił tylko jej chyba akredytację z Fejmu, zdjęcie z Fejmu. Ludzie to łyknęli, że pana żona jest Fame MMA, a to była tylko akredytacja ogólnie. Ale coś jest na rzeczy, czy nie? Bo moim zdaniem pana żona również bardzo mocno, znaczy bardzo by się nadawała no, do takiego formatu. Coś jest na rzeczy. O, ale jest, no to coś więcej. Coś jest na rzeczy. No właśnie po to jutrzejsze, miało być dzisiejsze spotkanie, nie doszło do skutku, ale po to spotkanie z władzami Fame MMA, żeby właśnie doprecyzować, co się będzie działo w 2021 roku,
ale coś jest na rzeczy, tak. Czyli cała rodzina Murańskich może walczyć, nawet na jednej gali być może. O! I no, o! No dalej nie będę mówił, bo może to będzie właśnie taki life motif jednej z gali. Główka pracuje, słuchajcie. Dobry jest. No. Analityk. Dowiedziałem się, że magister inżynier, więc umysł analityczny. No. Ale dobrze. Bardzo dobrze, w sensie logiczne myślenie. Ja sobie bardzo, to co ja najbardziej szanuję, to co mnie najbardziej kręci w życiu i to co najbardziej lubię u ludzi, to jest inteligencja. Właśnie nie taka, jakby sprawność fizyczna jest potrzebna, ale to, co staram się też powtarzać Mateuszowi, że intelekt to jest coś, co odróżnia nas od innych ssaków, ale też gdyby dzika siła fizyczna była najważniejsza na świecie, to na czele CIA stałaby małpa, a nie stoi. Więc tak naprawdę ważniejszy jest intelekt niż taka prosta, prymitywna siła fizyczna. A intelektu ci nie brakuje. No, siły fizycznej też. Słuchajcie, znaczy, proszę pana, nie będzie pan się bał o żonę? Puścić ją do klatki, bić się, tam się drzwi zamykają i tam jest tylko sędzia i przeciwniczka. Ja się jej boję. Tak? Tak. Ja jestem ogólnie... wszyscy chyba znamy ten filmik pana skaczącego na skakance. Motywacja niesamowita i słychać w tym głosie też moc. Tam jest moc, tak. Jest dzika moc, tak. Dobrze, słuchajcie, i z tą delikatną niewiadomą zostawiamy was. Panie Jacku, myślę, że pewnie ostatni wywiad przed świętami, chociaż jak pójdą te wiadomości pewnie o pana żonie i ogólnie pewnie jeszcze ktoś się odezwie. Ale tutaj na moim kanale życzenia dla moich widzów na święta, niedługo ten magiczny czas, święta Bożego Narodzenia. Kończymy również ten wspaniały rok 2021, także kilka słów na zakończenie. No, powiem standardowo, ale właśnie z okazji tych świąt, tylko żeby to wybrzmiało, bo ja akurat jako praktykujący katolik mam do tych świąt takie bardzo nabożne podejście, więc właśnie z okazji, żeby to nie powiało banałem, bo może każdy sobie to może traktować oddzielnie. Ja też nie jestem żadnym kaznodzieją, żeby to nie zabrzmiało sztucznie, bo ja nikogo do niczego nie namawiam. Ale namawiam właśnie do takiego refleksyjnego przeżycia tych świąt Bożego Narodzenia rodzinnie. No, jeżeli ktoś nie jest powiązany rodzinnie, no to też indywidualnie, ale jednak z tym priorytetem rodzinnym, tyle ode mnie. Właśnie do takiego indywidualnego, refleksyjnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia i z tym was pozostawiam. No i oczywiście wszystkiego dobrego w 2022 roku. Trzymajcie się, zostawiajcie komentarze, co myślicie o tym wszystkim, co myślicie o pojedynku pana Jacka z Danielem Majewskim, co myślicie o pojedynku pana Jacka żony, pani Asi na fejmie, co jest również bardzo ciekawe. No i co? Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Skończę. Jesteś co prawda inżynierem, ale historię pewnie też znasz. Wiesz, jakie najbardziej były krwawe wojny w historii świata? Wojny, konflikty, jakie były najbardziej krwawe? Które były najbardziej? Takie, gdzie wyrzynano się i tam się krew lała. No, krew się lała w sposób dramatyczny i tam nie było zmiłuj się w tych wojnach. Jejku, ja wiem, mam to na końcu języka. Inaczej, w jakiej wojnie, w której brali udział Amerykanie, najwięcej zginęło Amerykanów? Secesyjnej. No tak, ale oni się bili tam między sobą, czyli wojnach domowych. Domowych, dokładnie, masz. Rewolucja francuska, najbardziej nieprzebierający w środkach konflikt. Wojna, rewolucja bolszewicka, czyli wojna białych z czerwonymi. Wojna domowa w Hiszpanii, są najbardziej krwawe konflikty. Najwięcej Amerykanów nie zginęło podczas ani pierwszej, ani drugiej wojny światowej, tylko w wojnie domowej, wojnie secesyjnej. I teraz co to ma wspólnego z pojedynkiem mojej żony? No, ewentualnym pojedynkiem mojej żony? Ja rozumiem. I to jest, zostawmy widzów z tą... Okej, ale jeszcze były bardzo krwawe, ja tylko dałem o ciebie krucjaty, bo historia to był kiedyś mój konik. Okej, tylko ja miałem na myśli, ja chciałem podprowadzić pod to pod to pytanie retoryczne. Wojna domowa. Dlaczego o tym mówię i dlaczego, z czym się wiąże wojna domowa? Dobra, z tym was zostawiam, słuchajcie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, panie Jacku.
Wszystkiego dobrego, cześć. Dziękuję.